które jest potrójnie ujemne. Ja używam terminu trójujemny, bo tak patolodzy wolą, wszystko jedno. Moderować debatę będzie pani redaktor Katarzyna Pinkosz. Bardzo proszę o przedstawienie panelistek i przeprowadzenie tego. Bardzo dziękuję panie profesorze, a są z nami na dzisiejszej debacie pani doktor nauk medycznych Joanna Kufel-Grabowska, Klinika Onkologii Szpitala Klinicznego imienia Heliora Świętej-Ścieckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Jest z nami pani doktor nauk medycznych Katarzyna Pogoda z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Dzień dobry. I pani Adrianna Sobol, psychoonkolog, wykładowczyni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej. Pani doktor również pracuje w Szpitalu Onkologicznym LuxMedu, gdzie zajmuje się również pacjentkami, jak również działa w Fundacji OnCafe. A będziemy rozmawiać, tak jak mówił pan profesor, o raku piersi, o szczególnym typie tego nowotworu, o którym może mówiło się do tej pory mniej. Ponieważ jest to podtyp nowotworu dość trudny, gdzie nie było przez długie lata nowych opcji terapii. Tak dla przypomnienia, rzeczywiście rak piersi to jest około 20 tysięcy zachorowań rocznie w Polsce. To najczęstszy nowotwór u kobiet. To, co niepokoi, to, że liczba zachorowań rośnie, jak również w Polsce, co jest specyficzne chyba dla Polski, niestety nie spada liczba zgonów. Gdy mówimy o trójujemnym raku piersi, to przeważnie myśli się, że to jest nowotwór, pierwsze hasło, to jest nowotwór agresywny, często nawracający, trudny. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, czy rzeczywiście tak jest, czy są nowe opcje leczenia, jakie są nowe szanse dla pacjentek, ale też o roli leczenia psychologicznego, bo tak powiem leczenia, nie pomocy psychologicznej, bo wydaje mi się, że to też jest leczenie. A na sam początek chciałam zapytać panią doktor Katarzynę Pogodę, co to jest za podtyp raka piersi, trójujemny rak piersi? Kto choruje najczęściej, kim są te kobiety, które zachorowują? Potrójnie ujemny rak piersi to jest taki trochę nowotwór z wykluczenia. To jest nowotwór, który nie ma na sobie, te komórki nowotworowe nie mają ekspresji receptorów hormonalnych ani receptora HER2, czyli tych trzech receptorów, które my najczęściej oznaczamy u naszych pacjentek chorujących na raka piersi. I to powoduje właśnie ta nieobecność tych receptorów, determinuje nasze możliwości terapeutyczne. Czyli jest to taki nowotwór z wykluczenia, występujący około 10-15 wszystkich chorych na raka piersi. I to, co jest charakterystyczne, chorują młodsze panie. Czyli tak jak standardowo, no ten wiek jednak jest nieco większy, jeśli chodzi o zachorowania na raka piersi. Ten cały program mammografii dedykowany dla kobiet po 50 roku życia, to tutaj zdecydowanie więcej mamy pań, które chorują wcześniej. I czyli jakby są to młodsze pacjentki i myślę, że ten temat bardzo też się dobrze wpisuje w poprzednią debatę. Właśnie tutaj też te zaburzenia genetyczne, mutacja BRCA też występuje częściej. Czyli każda pacjentka, która choruje na potrójnie ujemnego raka piersi, tak naprawdę powinna te badania genetyczne mieć wykonane. Więc to też jest tym takim czynnikiem, który powoduje, że młodsze pacjentki też chorują na ten nowotwór. Jest to nowotwór agresywny, czasami bardzo szybko rosnący, z uwagi na to, że występuje u młodszych pań, też kobiety często same rzadko się badają i są takie dane, które mówią, że nowotwór ten jest wykrywany w nieco większym stopniu zaawansowania w porównaniu do innych podtypów biologicznych. To też powoduje, że niestety wyniki leczenia nie były dobre, jeśli chodzi o ten podtyp. Do przerzutów dochodziło dosyć często, w odsetki 20-30%. I to, co jest charakterystyczne, jeżeli dochodzi do nawrotu, one są szybkie i bardzo dynamiczne. Czyli jest to taki rzeczywiście choroba do tej pory bardzo niewdzięcznie się lecząca. I my tutaj to nasze leczenie stosujemy dosyć agresywne, po prostu, zanim żeby nie doszło leczeniu, do nawrotu. To jeszcze, przepraszam, wejdę pani w słowo, to powiedziała pani, że to jest 10-15% wszystkich zachorowań na raka piersi. Czy można powiedzieć, w jakim procencie to są te wykrycia we wczesnym stadium, a w jakim zaawansowanym, jak to się rozkłada? Na szczęście jest tak, że tych przypadków zaawansowanych jest tylko około 10%, natomiast epidemia, proszę państwa, spowodowała, że jednak kobiety, które do nas przychodzą, przychodzą z bardziej zaawansowaną chorobą. I to jest dalej. COVID niby z nami już jest od dobrych 2 lat, ale niestety dalej pacjentki przychodzą zaawansowane. Też nasz staging jest dużo lepszy niż to było wiele lat temu. Dużo częściej wykonujemy tomografię i jednak już pojedyncze przerzuty też są wykrywane. Więc tutaj te odsetki pań, które przychodzą od nas już w 4. stopniu zaawansowania, czyli z przerzutami, sięga na pewno około 10%. Natomiast pozostała duża grupa pań to są kobiety do wyleczenia. I te nowe metody leczenia, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, o immunoterapia, właśnie to jest ta metoda leczenia, którą dołączamy do standardowej chemioterapii, żeby poprawić rokowanie tych pań.
Bardzo dziękuję. Chciałam zapytać panią doktor Joannę Kufel-Grabowską jeszcze o taką rzecz. Kim są kobiety, które zachorują? Czy rzeczywiście są pewne grupy ryzyka? Czy kobieta, mówiła pani doktor, że to są zachorowania są wcześniejsze, czyli zanim jeszcze kobieta pójdzie zrobić mamografię. Czy można w jakiś sposób uchronić się przed zachorowaniem, albo też w jakiś sposób wcześniej rozpoznać chorobę, żeby na wczesnym etapie rzeczywiście zostać zdiagnozowanym? Myślę, że już dużo w tej sesji było na ten temat powiedziane i ta poprzednia sesja i to, co mówiła pani docent Wójcicka, badania przesiewowe, nawet badania genetyczne, które pozwolą nam wykryć nosicielki mutacji w genach BRCA1, BRCA2, to są najczęstsze mutacje, wtedy też pozwalają nam uchronić chore przed zachorowaniem, bo rzeczywiście to, co już powiedziała przed chwilą Kasia, pacjentki chorujące na trójujemnego raka piersi to są zdecydowanie młodsze chore, to są też częściej nosicielki mutacji. My wiemy, że nosicielstwo mutacji w genach BRCA1, BRCA2 to jest 2,5-5%, różnie dane mówią nam, jeżeli chodzi o chore na raka piersi. Natomiast wśród młodych chorych, wśród pacjentek trójujemnych zdecydowanie częściej spodziewamy się tych mutacji. Dlatego jeżeli już upfront wiemy, że w danej rodzinie jest mutacja, można przeprowadzić zabiegi, które redukują ryzyko zachorowania. Do takich zabiegów należy właśnie obustronna mastektomia, która jest możliwa do przeprowadzenia od razu z rekonstrukcją piersi, czy usunięcie jajników i jajowodów, co też uchroni młode dziewczyny przed zachorowaniem. My wiemy, że około 20% wszystkich nowotworów piersi to są kobiety do 50 roku życia, czyli właśnie przed tym okresem screeningowym, przed badaniami przesiewowymi. To jest bardzo dużo. Co piąta chora na raka piersi to jest pani, która właściwie nie ma dla siebie przeznaczonych określonych badań. Jeżeli jest ona nosicielką mutacji w genach BRCA1 i BRCA2, czekają cały panel zaplanowanych badań, które są regularnie powtarzane. I myślę, że każda z nas w swojej praktyce klinicznej ma dziewczyny, które wiedziały o takiej nosicielstwie mutacji i dzięki temu zostały wykryte bardzo wcześnie nowotwory, na wczesnych etapach. Ja teraz mam w leczeniu dziewczynę, u której znaleziono w rezonansie 4-milimetrowego raka piersi, właśnie przez to, że wiedziała, że jest nosicielką mutacji, bo w rodzinie były zachorowania. No i zupełnie inne zrokowanie chorej, nawet jeżeli to jest rak trójujemny, jeżeli mamy do czynienia z małym guzem, a zupełnie inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy przychodzi nam młoda chora z dużym zaawansowanym guzem zajętymi węzłami chłonnymi. Dlatego niezwykle ważne jest rzeczywiście diagnozowanie chorych, diagnozowanie rodzin pod kątem nosicielstwa mutacji w genach zwiększających ryzyko zachorowania, ale też taka, myślę, świadomość społeczeństwa, no bo jeżeli co piąta chora z rakiem piersi nie ma dla siebie badań przesiewowych, no to powinniśmy też pomyśleć o tym, żeby się po prostu badać. Samo badanie piersi, zgłaszanie się na regularne wizyty kontrolne, też ta diagnostyka jest trudniejsza u młodych chorych. Piersi mają budowę gruczołową, nie jest tak łatwo wcale wykryć zmiany w piersi. A to, co Kasia powiedziała, też dziewczyny przychodzą bardziej zaawansowane. Z jednej strony jest to oczywiście związane z pandemią, z utrudnionym dostępem, ale też z faktem, że nawet radiolog nie spodziewa się, jak przychodzi do niego 20-parolatka, że ona będzie mogła mieć raka piersi. I często jest tak, że dopiero druga, trzecia wizyta, jak guz rośnie, potwierdza rozpoznanie nowotworu. I to tak naprawdę no, niczyja wina. Te nowotwory, one też inaczej w badaniach obrazowych wyglądają. Ale jeżeli rosną zmiany w piersiach, to jest zawsze dla nas niepokojący sygnał i powinniśmy je diagnozować. Tak, mówiła pani o tym, że nosicielki BRCA1, BRCA2 są osobami bardziej zagrożonymi, ale nie tylko te kobiety, które mają te mutacje, chorują na trójujemnego raka piersi. Stąd ten apel o to badanie również tak. Młodszych kobiet. Oczywiście, nie tylko chorują, ale to jest taka szczególna grupa. Młoda dziewczyna z trójujemnym rakiem piersi, to nam jako klinicystom zawsze świta w głowie, że może być nosicielstwo mutacji, ale oczywiście duża grupa to są pacjentki, które nie są obciążone, czy my po prostu też nie potrafimy rozpoznać tego obciążenia określonymi mutacjami czy zmianami patogennymi. Właściwie można powiedzieć, że wszyscy o tym wiedzą, ale przypomnijmy proszę, jakie są takie objawy, na które kobieta powinna zwrócić uwagę, nawet 20-30-latka i pójść się zbadać. Ja akurat mam kolejny wykład i trochę na ten temat powiem, więc może już awansem powiem, że no pierwszą najczęstszą zmianą, z którą zgłasza się pacjentka z rakiem piersi, to jest po prostu zmiana w piersi. Tu jakby wielkiej filozofii nie ma. Najczęściej jest to wybadane przez chorą guz. I teraz gdzie chora ma się zgłosić, bo to jest też często pytanie. Lekarz rodzinny, ginekolog, nawet onkolog, to jest też specjalizacja, do której nie potrzeba skierowania. Oczywiście trudno, myślę, znaleźć szybki termin do gabinetu onkologa, ale lekarz rodzinny czy ginekolog to jest taka stacja przekaźnikowa. I ci lekarze też mogą zlecać badania piersi, mogą badać palpacyjnie, mogą zalecieć dalej. To też doktor Wójcicka zwróciła uwagę. Jak pacjent wie, że coś jest nie tak, to on sobie poradzi. I na to też warto mu zwrócić uwagę, że trzeba zbadać, żeby ewentualnie wykluczyć jakieś zmiany, które mogą być złośliwe.
Dziękuję, tak pytam o to wczesne rozpoznanie, dlatego że przy każdym nowotworze, ale chyba szczególnie przy tym podtypie raka piersi, bardzo, bardzo ważne jest, żeby ten nowotwór został zdiagnozowany odpowiednio wcześniej, bo tak jak rozumiem, determinuje to sposób leczenia i jest możliwe wyleczenie. Chciałam właśnie Panie zapytać o te metody w leczeniu wczesnego raka trójujemnego piersi. Co mamy dziś, co mamy w przyszłości, co mamy już na horyzoncie? Ten temat naszego spotkania jest bardzo ciekawy, bo tak naprawdę ostatnie jeden rok, dwa lata to jest ten niesamowity postęp w potrójnie ujemnym raku piersi, właśnie też we wczesnym zaawansowaniu. Od kilku dobrych lat nasze pacjentki, które chorują na raka wczesnego, czyli bez przerzutów odległych, leczymy w sposób przedoperacyjny. Przedoperacyjnie stosowana jest chemioterapia, czyli nawet jeżeli przychodzi do nas pacjentka i ma małą zmianę w piersi, 2 cm guz, nawet nie ma zajętych wechowych węzłów chłonnych, i tak my rekomendujemy zastosowanie chemioterapii przedoperacyjnej. Czyli u wszystkich pacjentek drugi, trzeci stopień zaawansowania, te panie, które stanowią większość tak naprawdę w naszej praktyce klinicznej, my leczymy przedoperacyjnie. Stosujemy chemioterapię. Chemioterapię najpierw pacjentki mówią czerwoną, z chemioterapią AC, później chemioterapię białą. Czasami do niej dołączamy jeszcze inne leki, na przykład karboplatynę. Wiem, że są ośrodki, które stosują, tak jak mój, inne ośrodki troszkę mniej chętne. To jest różnie, ale jakby naszym celem całej chemioterapii przedoperacyjnej jest zniszczenie nowotworu. I to ma niesamowite znaczenie, dlatego że jeżeli uzyskamy całe zniszczenie tego nowotworu w leczeniu przedoperacyjnym, czyli nie będzie choroby resztkowej w materiale z operacji, wtedy taka pacjentka nie wymaga leczenia uzupełniającego, dodatkowego po operacji. Natomiast jeżeli znajdziemy chorobę resztkową, patolog wyznaczy w raporcie patologicznym, że znalezione są komórki nowotworowe po leczeniu, przetrwały mimo naszej dosyć intensywnej chemioterapii, wtedy stosujemy lek chemioterapię uzupełniającą w tabletkach capecitabiny. Natomiast do tych metod standardowych, to co się zadziało całkiem niedawno, można dołączać immunoterapię. I tutaj lekiem zarejestrowanym w Unii Europejskiej jest pembrolizumab. Jest to immunoterapia, która dołączona do tej właśnie standardowej chemioterapii, o której Państwu opowiadam, powoduje zmniejszenie nawrotów i również zwiększenie odsetków tych patologicznych całkowitych odpowiedzi, czyli sytuacji, kiedy pacjentka tej dodatkowej chemioterapii w leczeniu uzupełniającym nie musi mieć stosowanej. Czyli jeszcze bardziej podkręcamy to leczenie. I naprawdę są pojedyncze panie, pacjentki też moje, które stosują taką metodę i naprawdę efekty potrafią być bardzo spektakularne. Jedna z moich chorych na przykład miała raka zapalnego. To jest naprawdę duży stopień zaawansowania. Pierś cała jest zajęta guzem nowotworowym i pod wpływem takiej terapii w połączeniu z immunoterapią nie ma w ogóle choroby resztkowej. I to są takie spektakularne wyniki. Na pewno byśmy chcieli mieć taką terapię dla naszych chorych. To leczenie też się stosuje w leczeniu uzupełniającym. My każdą naszą terapię stosujemy w oparciu o wyniki badań klinicznych, ale te dane są dostępne. Pani doktor, czy Pani też ma doświadczenie, jeżeli chodzi o immunoterapię i czy immunoterapia, jak rozumiem, ma szansę na poprawić wyleczalność właściwie z tego nowotworu? Ja myślę, że zdecydowanie, bo to, co Kasia przed chwilą powiedziała, immunoterapia stosowana razem z chemioterapią przedoperacyjnie, ale jest dalej kontynuowana jako leczenie uzupełniające. I wiemy już z badań klinicznych, że wpływa na zwiększenie odsetka całkowitych odpowiedzi patologicznych, ale też niezależnie od tego odsetka, ona wydłuża już przeżycia, czyli generalnie poprawia rokowanie i my o tym wiemy. Ponieważ trójujemny nowotwór piersi to jest taki worek, do którego my wrzucamy nowotwory, o których najmniej wiemy, ale tak naprawdę szukamy, poszukujemy tych takich targetów, celów molekularnych. Więc są chore, które jakby świetnie reagują na zastosowane leczenie, ale są chore, które rokują niezbyt dobrze, szybko nawracają. Dlatego tutaj każde działania, które wpływają na poprawę rokowania, są niezbędne i na pewno immunoterapia ma takie znaczenie. Jest to dobrze tolerowane leczenie. Ja też mam doświadczenie kliniczne z takim lekiem, więc no oczywiście można powiedzieć, że i toksyczność, i nie wiadomo, co to będzie, ale my je stosujemy. My potrafimy powiedzieć, że jest to leczenie, które właściwie nie wpływa na pogorszenie jakości życia. A te efekty kliniczne są po prostu widoczne, dlatego jak najbardziej. Wiemy także, że jest olaparib u chorych nosicielek mutacji w genie BRCA1, BRCA2, już też zarejestrowany w leczeniu uzupełniającym tych chorych, które źle rokują, gdzie nie uzyskują całkowitej odpowiedzi patologicznej. Więc trójujemny rak piersi myślę, że stanie się takim nowotworem o wielu obliczach i będziemy poszczególne podgrupy tych chorych traktować w bardzo różny sposób.
Te opcje jeszcze są niedostępne dla polskich pacjentek, jak rozumiem, ale jeżeli chodzi o zalecenia europejskie czy amerykańskie, to jeżeli chodzi o leczenie wczesnego trójujemnego raka piersi, czy immunoterapia ma już swoje miejsce w tych zaleceniach? Tak, zarówno olaparib, jak i immunoterapia ma swoje miejsce. No rzeczywiście w Polsce są nierefundowane, ale myślę, że to są takie leki, które szybko znajdą też miejsce w refundacji. Miejmy nadzieję. Jest z nami pani, która zajmuje się, pani Aleksandra Sobol, Adrian. Adrianna Sobol, przepraszam, która zajmuje się pomocą, tak jak powiedziałam, też leczeniem pacjentek, tak właściwie, bo można powiedzieć o leczeniu. Właściwie, gdy przychodzi do pani pacjentka z trójujemnym rakiem piersi, kim taka pacjentka jest? Czy ona różni się od pacjentki, która ma raka piersi innego typu? Chciałabym powiedzieć, że się nie różni, ale pod kątem takim analizy psychologicznej absolutnie tak. Nawet przed chwilą, wychodząc ze szpitala, miałam młodą pacjentkę z potrójnie ujemnym rakiem piersi i prowadząc ją całą psychoedukację, zbierając wywiad, ciągle słyszałam, no ale wie pani, ja jestem ta potrójnie ujemna, ja jestem w tej gorszej grupie. I oczywiście to jest ta młoda dziewczyna, która już się oczytała na różnych forach internetowych, ona już zbadała ten temat, w którym bardzo mocno wciąż wybrzmiewa, że pacjentka trójujemna jest bez szans. I to jest coś, co jest bardzo, bardzo trudne. Miałam też inną pacjentkę całkiem niedawno, która mówi o tym, że no ona po prostu wylosowała jedną z najgorszych diagnoz i jakakolwiek próba pokazania jej, że są dostępne nowe, nowoczesne formy leczenia trójujemnego raka piersi, jakoś tak nie trafia, bo znowu to jest ta pacjentka, która tak wiele słyszała. Opieram się na kolejnym przykładzie i tak a propos w ogóle też komunikacji, bo z czego wynikają te takie myślenie o tych pacjentkach, te wyobrażenie pacjentek na temat swojej diagnozy. Mianowicie mam pacjentkę, która była absolutnie bardzo zdeterminowana, która chciała się leczyć i była gotowa na wszelkie propozycje ze strony lekarza-onkologa, gdzie na pierwszej konsultacji usłyszała, ale ma pani pecha. I ona, pomimo że już jest 5 lat po terapii, mam z nią kontakt i ona ciągle mówi, no wie pani co, ale ja wstaję rano i ja słyszę tylko, że ja mam pecha, w związku z tym, jak mam tu myśleć o tej nadziei, myśleniu o tym, jest dobrze, jestem w remisji i to jest coś, co znowu w kontekście komunikacyjnym, to ten potrójnie ujemny rak piersi to jest rzeczywiście taka grupa pacjentek, której trzeba bardzo, bardzo dużo zrobić. Bo o ile mam takie poczucie, w innych podtypach raka piersi już zaczęto mówić o tej przewlekłości na przykład leczenia, możliwości pełnego wyleczenia, jest tam znacznie więcej optymistycznych haseł niż w tej sytuacji. I oczywiście ja nie chcę bagatelizować tego pod kątem oczywiście medycznym, o którym tutaj wyśmienite specjalistki powiedziały, ale jednocześnie gdzieś naprawdę te pacjentki są w tak ogromnym przerażeniu, że wiele z moich pacjentek w ogóle chce zrezygnować na starcie z terapii, bo uważają, że nie ma sensu podejmować tak ciężkiego leczenia, które i tak w ich myśleniu, wyobrażeniu i tego, co czytają, słuchają, nie ma sensu. I to jest coś, co no tutaj mamy bardzo generalnie dużo do zrobienia. Cieszy mnie to, jak słyszę, że jednak są dostępne nowe formy terapeutyczne. To jak właśnie jest mówione o tym, że te pacjentki mogą spojrzeć, bo to też jest taka grupa pacjentek, która po nawet zakończonej chemioterapii do tej pory zostawała bez tego leczenia uzupełniającego. I to też budowało jakieś takie poczucie braku kontroli, bo wbrew pozorom, i to trzeba sobie na to spojrzeć z takiej perspektywy, przejście przez leczenie na przykład systemowe jest do przejścia, ale cała jakby zabawa pod względem emocji pacjenta zaczyna się po zakończeniu leczenia. Wtedy, kiedy dostaje pacjent hasło, pacjentka hasło akurat w tym przypadku, proszę żyć normalnie, a ona się pyta, ale co to znaczy? Bo ja jestem przerażona, zagubiona, no i właśnie bez tego dodatkowego zabezpieczenia, czyli w ciągłym tak naprawdę wyszukiwaniu tego, że choroba za chwilę wróci.
Więc no, pod względem jakby zakresu tej psychoonkologii jest mnóstwo do zrobienia. Państwo jako redaktorzy, dziennikarze macie też bardzo dużo tutaj wielkie pole do popisu, bo także kiedy zbliża się październik, ja już czekam na te artykuły, które będą przegrała walkę z rakiem, albo mierzy, to jest nierówna walka, wylosowała właśnie ten najgorszy podtyp raka, wiemy jakie są rokowania. To jest ta retoryka, która no, nie buduje żadnej nadziei i żadnego wsparcia. Tak, a chciałam pani Adryno zapytać o taką rzecz, jaka jest rola psychiki w leczeniu nowotworów? No. Można by cały wykład, ale tak w kilku zdaniach, jak ważna jest ta psychika. Jak się wszyscy oczywiście domyślamy, no jesteśmy i żyjemy tak, jak myślimy i tak naprawdę zresztą używając swojego hasła, zdrowie zaczyna się w głowie i to nastawienie, podejście ma ogromne znaczenie. Tam oczywiście to jest tak naprawdę składowa przede wszystkim zbudowania bardzo konkretnej wiedzy, bo żeby pacjent mógł się dobrze leczyć, to przede wszystkim musi być dobrze poinformowany, musi mieć jakby właśnie, musi rozumieć to, co się dzieje i jakie ma narzędzia, z czego może korzystać. Ale też oczywiście to jest kwestia tego wsparcia i jakby to nie chodzi o to, żeby komuś mówić, że będzie dobrze albo żeby powiedzieć nie martw się, będzie lepiej, tylko to chodzi o takie naprawdę bardzo konkretne, systemowe podejście do pracy tak naprawdę nad przekonaniami między innymi, do pracy nad tym takim nastawienie, mam takie poczucie, że to brzmi zbyt banalnie i kojarzy nam się trochę z takim czymś, czego pacjentki nie znoszą. To znaczy myśl pozytywnie, to dzięki temu wyzdrowiejesz. No, myślenie w takiej formie nikogo nie uzdrowi, ale podejście jednak do choroby bardziej, zresztą to co wczoraj też rozmawiałyśmy, jak do jakiegoś etapu w życiu, podejście bardziej takie zadaniowe, co mogę zrobić, na czym mogę się oprzeć, jakie mam właśnie te różne opcje wsparcia, między innymi dostęp do nowoczesnego leczenia i tak jak powiedziałam wcześniej, przepracowanie tych przekonań, bo jeśli pacjentka będzie myślała o tym, że nic dobrego ją nie czeka, bo ma trójujemnego raka piersi, to choćby nie wiem jak, tu każdy próbował ją wspierać i trzymać za rękę, to po prostu nie pomoże. Bardzo dziękuję. Chciałam zapytać pani doktor, pani Katarzyno, jak pani mówi pacjentce, że ma trójujemnego raka piersi? Myślę, że nie mówi pani, ma pani pH. Zdecydowanie nie. Negatywnych komentarzy staram się nie używać. U nas ta diagnoza często pada od chirurga. Każdy ośrodek ma swoje własne zasady diagnostyki. U nas jest tak, że na tym pierwszym etapie to właśnie chirurg jest osobą, która lekarzem, który diagnozuje, informuje pacjentkę o leczeniu wstępnym i jest pacjentka kierowana na konsylium. Tam w gronie wielodyscyplinarnym jest pacjentka informowana, jakie leczenie proponujemy. Tam jest wtedy oczywiście też opcja porozmawiania, jakie są standardowe metody leczenia, co jeszcze możemy ewentualnie innego zrobić, więc jakby, ale też oczywiście ja później na nowo, kiedy pacjentka do mnie trafia, ja pytam, co pani wie o swojej chorobie? I próbuję tutaj te wszystkie negatywne emocje odsunąć. Na szczęście jestem lekarzem zadaniowym, więc tutaj to, co mówisz, Ada, bardzo mi się podoba, więc ja też staram się te moje pacjentki w taki plan ustawić, że mamy teraz etap leczenia, ja moim chorym też rozrysowuję, teraz mamy leczenie przedoperacyjne, jak to będzie wyglądało, później jest ten punkt operacja, co może się zdarzyć dalej, ale jesteśmy tu i teraz, zaczynamy leczenie, jak możemy po kolei pójść. I myślę sobie właśnie to wejście w ten plan naprawdę u wielu chorych ma duże znaczenie. Młode pacjentki często to są te dziewczyny mocno zmotywowane, zdeterminowane od wizyty do wizyty. Najpierw płaczą, że będzie chemioterapia, później jak przychodzą są słabe wyniki, płaczą, bo nie będzie chemioterapii. Więc to się zmienia, ale takie zbudowanie dobrej relacji, kontaktu naprawdę też jest niesamowite. Więc tutaj, ale rzeczywiście to jak najbardziej potwierdzam, ten ciężar gatunkowy, potrójnie ujemny rak piersi, to jest bardzo dużo. To jest w ogóle coś, co trzeba mocno przepracować i wtedy te dziewczyny są na tych forach, czytają przeróżne sytuacje. Zamiast wyciągać te bardzo pozytywne historie, których jest naprawdę bardzo wiele, niestety czepiają się takiej jednej, drugiej konkretnej, że gdzieś tam któraś pacjentka, koleżanka nawróciła. Ja myślę, że też te przykłady, jak po prostu siedzą pod naszym gabinetem chore i tutaj tak, mamy pacjentki, które przychodzą też z nawrotem choroby. To nie działa pozytywnie. To jednak gdzieś tam w głowie zostaje, a czasami te panie lubią sobie na korytarzu porozmawiać o różnych, wszystkie te jady wyrzucić na chorobę, a z nami lekarzami nie do końca chcą tak wprost wszystko powiedzieć, wszystko jest super. No a później ta dziewczyna, która rozpoczyna leczenie, rzeczywiście słyszy to wszystko i nie umie jeszcze odfiltrować wielu informacji. Więc tutaj na pewno jest dużo rzeczy do zrobienia.
Dlatego staram się jak najbardziej do psychologa wysyłać panie, które nawet się zarzekają, nie, ja nic nie potrzebuję, nie mam mowy. Naprawdę mówię, proszę pójść, skorzystać, spróbować. Nie będzie pani chciała, pani decyzja, nie kontynuuje pani tej terapii. Więc tutaj na pewno ta informacja jest ważna. A pani doktor, jak ta komunikacja jest bardzo trudna w tym momencie? No ja myślę, że to, co Kasia powiedziała, to jest taki standard dla nas, że my mamy etapy tego leczenia i też chorym tak się pozwalamy dzięki temu przygotować na nie. I one rzeczywiście dość dobrze znoszą dzięki temu leczenie. Jest plan, one się go trzymają, wiedzą, co będzie dalej, zadaniowo podchodzą. No rzeczywiście hasło trójujemnego raka piersi jest trudne, ale przecież, no umówmy się, to co powiedziała koleżanka, no 10-20% przychodzi chorych zaawansowanych i podobna ilość się rozsiewa. No to cała reszta żyje, tak? I także żyją te chore na trójujemnego raka piersi. Im wcześniej wykryty, tym większe rokowanie, także trójujemny rak piersi. Poza tym ja od początku mówię chorym, że to ryzyko nawrotu jest największe 2-3 lata, a ono potem bardzo mocno spada poniżej poziomu ryzyka nawrotu raka hormonozależnego. I zdecydowana większość chorych mija 2 lata, 3 lata, 4 lata i one mówią, kurczę, no żyje, tak? Ja mówię, no tak miało być i od początku tak zakładałyśmy. Też chore nastawiam w pewien sposób, mówię, nigdy nie może być sytuacja, że siedzimy i czekamy na wznowę. Pani żyje i my się kontrolujemy, żeby zobaczyć, czy jest dobrze, bo też no to teraz już skończyłam, to już teraz to, no to na razie jest dobrze. Ja nigdy nie używam słowa na razie, tak? No przecież my nie siedzimy i nie czekamy, że ona przyjdzie któregoś dnia i powie, no jest, no miało być, to jest, tak? To jakby nie o taką komunikację w ogóle chodzi. To jest nowotwór generalnie dobrze rokujący i to trzeba od samego początku chorym powiedzieć. No rak piersi to jest nowotwór, z którego większość chorych zostanie wyleczona. I ta komunikacja, taki prosty sygnał od samego początku, myślę, że też zupełnie inaczej buduje chory, bo jak chora w tym przerażeniu całym nie wie, co to jest rak, właśnie usiądzie na korytarzu i zaczną się te historie, to potrafi złamać człowieka tak na samym początku. A jak ona wejdzie do gabinetu, gdzie usłyszy, idziemy zgodnie z planem, ten plan jest taki i potem trzymamy się kontroli, nie czekając na wznowę, to jest zupełnie inny komunikat. Dziewczyny też często mówią to, co Kasia wspomniała, no na forum napisali. Ja mówię, bo na forach rzadko się pisze rzeczy dobre. Częściej człowiek potrzebuje dać upust tym negatywnym emocjom. I pytam, ile razy pani coś dobrego napisała, że przyszła pani i było fajnie na tej chemii, nie było źle. No nigdy. Ja mówię, to proszę iść i teraz napisać, zobaczymy, jakie będą komentarze pod pani wpisem. I rzeczywiście to tak zmienia punkt widzenia, że częściej ludzie dzielą się złymi emocjami, bardzo rzadko dobrymi, bo te dobre zostają w sobie. Dużo mówiły panie na temat leczenia wczesnego raka trójujemnego piersi. Już wiemy, że jest to nowotwór, tak jak pani doktor powiedziała, dobrze rokujący tak naprawdę. Wiemy też, że jest immunoterapia, która może pomóc, jak również drugi z leków, który też może pomóc części pacjentkom. A co jest w momencie, kiedy ten choroba jest w formie zaawansowanej? Czy tutaj również immunoterapia może być szansą? Może, jak najbardziej. Immunoterapia może być szansą i to jest też tak, że ta immunoterapia była sprawdzona właśnie najpierw w chorobie zaawansowanej. Jak Państwo słyszycie o leczeniu różnych nowotworów, zawsze najczęściej jest tak, lek jest najpierw stosowany w chorobie przerzutowej, tam wyszły badania pozytywne, wtedy terapia jest sprawdzana w chorobie wczesnej. I tu w potrójnie ujemnym ta immunoterapia też działa. Tam są pewne takie niuanse, że trzeba mieć ekspresję pewnego liganda, PD-L1 dodatni, musi być w chorobie rozsianej, ale też to wszystko jak najbardziej działa. W ogóle są takie jakby takie podejście do leczenia chorych z chorobą przerzutową bardzo się zmieniło. I tutaj tak naprawdę musimy w momencie nawrotu choroby, powinniśmy oznaczać właśnie ekspresję tego liganda, żeby ewentualnie dołączyć immunoterapię do leczenia. Druga rzecz to mutacja BRCA, o której też dzisiaj rozmawialiśmy. I na podstawie tych dwóch cech dopiero powinniśmy klasyfikować pacjentkę, które leczenie będzie dla niej optymalne. Jeżeli te dwa czynniki odpadają, zostaje zwykła chemioterapia, którą tak naprawdę standardowo stosujemy. W kolejnej linii leczenia, w drugiej linii leczenia po progresji nowy koniugat, satsumab govitecan. To jest też taka bardzo sprytna, nowoczesna terapia, która poprawia znacznie rokowanie chorych, wydłuża czas do progresji choroby i czas przeżycia pacjentek. Więc to są naprawdę bardzo nowe terapie, które wchodzą, kolejne koniugaty w takim podtypie, o którym zaczyna się mówić HER2-low. To też jest pewna część chorych na potrójnie ujemnego raka piersi. Też są wyniki już wstępne, bardzo obiecujące. Więc naprawdę, jak myślę, spotkamy się za pewien czas, będziemy rozmawiać o potrójnie ujemnym raku piersi. Liczę, że już będziemy mogli standardowo stosować te metody leczenia. Zupełnie inaczej będziemy leczyć nasze chore.
Pani doktor, też chciałam zapytać o to samo, to znaczy, jak rozumiem, w pierwszej linii zaawansowanego raka piersi immunoterapia, ewentualnie te leki celowane BRCA 1-2, tak? A tak. Jeśli koniugaty w kolejnych liniach, czy tak? No my musimy sobie powiedzieć w Polsce, że to jest nierefundowane wszystko, więc tak naprawdę my w praktyce klinicznej zostajemy z chemioterapią. Chociaż uczciwie powiem, że nie pamiętam, kiedy rozpoczęłam tak chore leczenie, bo to, o czym mówiliśmy przy poprzedniej sesji, no jednak w trójujemnym raku piersi poszukujemy tych celów molekularnych. I ja wszystkie chore, które się zgłaszają z takim rozsiewem de novo, czyli przychodzą rozsiane lub mają nawroty, wysyłam do badań klinicznych. I tu zawsze pomocą koleżanki z Warszawy służą, bo tych badań chyba najwięcej w Polsce mają. Naprawdę nie pamiętam, kiedy włączyłam samą chemioterapię. No, każde leczenie molekularnie poprawia rokowanie naszych chorych na trójujemnego raka piersi, jest nie do przecenienia, więc no, oczekujemy, że też inne leki będą refundowane. A proszę powiedzieć, gdzie taka kobieta z trójujemnym rakiem piersi powinna trafić? Czy w każdym ośrodku zostanie zdiagnozowana, czy zostanie zdiagnozowana odpowiednio szybko, żeby otrzymać leczenie? Tu przedtem była mowa o bardzo długiej diagnostyce w raku płuca. Jak jest z rakiem piersi? I gdzie ta kobieta powinna się zgłosić? Czy breast cancer unity na tyle działają? Będzie debata na ten temat, tak. Więc tylko bardzo krótko. No właśnie chciałam to powiedzieć, że debata będzie i zdecydowanie breast cancer unity to jest chyba idealne miejsce. Są tam specjaliści wielu dziedzin i też ta diagnostyka, przecież zakładamy chorym kartę DILO, diagnostyki leczenia onkologicznego. One dzięki temu w ciągu kilku tygodni zaledwie są w stanie rozpocząć to leczenie. I to jest bardzo dobry okres czasu na rozpoczęcie leczenia. Rzadko nowotwory piersi są takie bardzo agresywne, że rzeczywiście liczy się każdy dzień. Te 2, 3 czy 4 tygodnie często różnicy nie robią i my jesteśmy w stanie chorym taką diagnostykę zapewnić. W każdym razie można powiedzieć, że kobieta niezależnie od tego, w którym miejscu Polski mieszka, ma szansę na takie leczenie, jakie w Polsce oczywiście jest refundowane bez tych najnowszych opcji, o których pani mówiła. Tak, tak, jak najbardziej. Tak, pani doktor, czy do pani? Tak, zdecydowanie. Ja myślę sobie, że nie ma co tam chodzić, szukać gdzieś, bo będzie szybko, to pójdę. Czasami tak pacjentki myślą, pójdę gdzieś nawet na biopsję cienkoigłową, to już będzie rozpoznanie. Tu chodzi o dobre miejsce, gdzie patolog naprawdę ma duże doświadczenie i ta diagnostyka będzie odpowiednio zaplanowana. Więc naprawdę te ścieżki, które są już bardzo dobrze utarte, one się sprawdzają. Pani Adrianno, gdy do pani przychodzi pacjentka, która już wie, że są jakieś inne opcje, jeszcze w Polsce nierefundowane, ale tak naprawdę są na horyzoncie. Czy to zmienia jednak jej optykę patrzenia na swoją chorobę? Znaczy zdecydowanie. Znaczy nawet jeśli te opcje ze względów na koszty nie są dla pacjentki w danym momencie osiągalne, ale to daje jej jakąś perspektywę, jakąś możliwość działania. Niestety mam takie poczucie, że czasami pacjentki nie dostają pełnej informacji i to jest trochę tak, że one jakby pacjentki w ogóle z rakiem piersi to jest taka bardzo wyjątkowa grupa kobiet, które są często takie Zosie Samosie, które bardzo mocno poszukują, dużo chcą wiedzieć, mają ogromną potrzebę kontroli i wpływu. I one rzeczywiście również na tych forach pacjenckich gdzieś tam wymieniają się tymi informacjami. Niemniej jednak często właśnie ze względu na to, że coś jest niedostępne, to jakby bywa pewną barierą w komunikacji. Nie zmienia to faktu, że takie poczucie, że coś mogę zrobić, że jest jakaś opcja, ewentualnie jakieś możliwości, no to oczywiście, że to jest zupełnie inny komunikat niż usłyszenie, że no przykro mi, ale no nic więcej nie jesteśmy w stanie zaproponować. Jeszcze chciałabym wrócić tylko do w ogóle radzenia sobie, czy też rozmowy z pacjentką. To, co jest istotne, żeby pokazywać w ogóle naszym pacjentom, że oni pomimo leczenia onkologicznego, które oczywiście na początku w głowach kojarzy się wciąż bardzo błędnie, jako ten pacjent chudy, łysy i bez sił, w dzisiejszych czasach obraz tego pacjenta bardzo się zmienił i na przykład ci pacjenci mają taką możliwość, żeby być chociażby aktywni zawodowo. Ja też mocno wspieram pacjentów w tym obszarze i po to powstał portal W trosce o chorego pracownika, jakby żeby pokazać, że ta codzienność istnieje, jest możliwa, przekierowanie uwagi właśnie na to, co jest tu i teraz. Tak jak zresztą wczoraj też rozmawiałyśmy o tym, również rozmowie z kobietą o ewentualnym jej zajściu w ciąży, tak? Nawet źle powiedziałam ewentualnym, bo to jakby, prawda, jest to w pełni możliwe. Jakby to bardzo wspiera, wzmacnia i daje poczucie, okej, że skoro na przykład lekarz ze mną rozmawia o normalnych aktywnościach życiowych,
to znaczy, że ja jeszcze nie umieram. Chciałam jeszcze na moment wrócić do immunoterapii i zapytać panie, bo wiem, że miały panie niewielkie, co prawda, ale jednak doświadczenia ze stosowaniem immunoterapii, kobiety same kupowały sobie te leki. Czy widzą panie rzeczywiście różnice po zastosowaniu? Czy to widać, że to jest skuteczna metoda? Jak najbardziej tak. U tych pań to, co już też opowiadałam, ten przypadek, naprawdę kilka chorych już powoli u nas decydują się na zakup takiej terapii i te wyniki są naprawdę spektakularne. Mam też pacjentki leczone w chorobie rozsianej, gdzie tak naprawdę jak myślimy o tym, jak długo standardowo żyją chore na potrójnie ujemnego raka piersi, to ta pacjentka, o której teraz myślę, jest cały czas leczona tym jednym lekiem. To jest naprawdę ogromny przełom i to jest tak naprawdę trzeba trafić na dobry lek dla dobrej chorej, odpowiedniej chorej. Więc tutaj myślę, że naprawdę ten obraz też, o którym my myślimy, o potrójnie ujemnym raku piersi, że do nawrotów dochodzi po 3 latach, to się zmieni. To wszystko tak naprawdę będzie ewoluowało i za kilka lat o potrójnie ujemnym raku piersi będziemy mówić zupełnie inaczej, kiedy te metody leczenia będziemy stosować. A pani doktor? Ja właśnie myślę bardzo podobnie, że trójujemny rak piersi to jest worek i w tym worku jest bardzo wiele podtypów biologicznych, o których my jeszcze nie potrafimy do końca mówić i takie trafienie z lekiem w cel molekularny jest tutaj po prostu, prowadzi do sukcesu. Bardzo dziękuję. Mamy, jak widzę, ostatnią minutę, to tak chciałabym, żeby tak w ramach podsumowania, żeby powiedziały panie, jakie panie widzą priorytety, jeżeli chodzi o zmiany w leczeniu i podejściu do leczenia trójujemnego raka piersi w Polsce. Może pani doktor? Ja uważam, że jakby zmiana takiego myślenia, zaczynamy mocno od leczenia systemowego przedoperacyjnego i dokładamy leki, dokładamy immunoterapię i patrzymy, co się dzieje po operacji i ewentualnie w zależności od choroby resztkowej jakby dalej planujemy to nasze leczenie. To jest coś, co rzeczywiście odmieniło myślenie i też myślę, że zmieni rokowanie naszych chorych. Ja bardzo stawiam na te nowoczesne terapie, bo chciałabym naprawdę odejść trochę od standardowej chemioterapii i móc poleczyć, tak jak koledzy za granicą, tak, koledzy w Niemczech na przykład, żeby immunoterapia była dostępna dla naszych chorych, zwłaszcza z tym naciskiem nawet na wczesnego raka piersi. To są kobiety do wyleczenia. A ja mam nadzieję, że dostęp do tych nowoczesnych form terapeutycznych sprawi, że zaczniemy w zdrowy sposób mówić o trójujemnym raku piersi, że zmieni się ta semantyka i w związku z tym pacjentki, które oczywiście będą dostawały diagnozę, ale wyjściowo będą o niej po prostu trochę inaczej myślały. Bardzo dziękuję paniom za dyskusję, bardzo dziękuję za tą pomoc okazywaną pacjentom na każdym kroku, które pani okazują. To są chyba naprawdę, powiedziałam, wybitne ekspertki, które zajmują się leczeniem tego podtypu raka piersi i w ogóle raka piersi. Myślę, że to, co wybrzmiało w naszej dyskusji, chyba to jest takie, chyba napawa optymizmem, tak jak powiedziała pani doktor, że to nie jest rak podtyp raka tak bardzo źle rokujący, to jest rak dobrze rokujący i są nowe opcje terapii, są nowe szanse zarówno dla kobiet z wczesnym, jak i zaawansowanym rakiem piersi. Także to jest najważniejsze. A ta komunikacja, o której mówiła pani Adrianna, jest też niezwykle istotna i też bardzo pomaga w dawaniu sobie po prostu rady i po prostu w życiu z chorobą nowotworową. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani profesorze, dziękuję. Bardzo też dziękuję. Myślę, że myśmy wczoraj odczarowywali różne rzeczy i może choćby częściowo udało nam się odczarować tego raka trójujemnego, który rzeczywiście cieszy się częściowo niezasłużoną złą opinią. Tutaj pamiętajmy, że jeżeli jest rak bardzo wczesny, to naprawdę typ nie ma znaczenia. On jest do wyleczenia. O tym pamiętajmy może. Zwróćmy uwagę na screening mamograficzny, który nadal kuleje w Polsce, ale ja jestem optymistą. Myślę, że damy radę. Dziękuję bardzo.